O, 600 tysięcy Polaków z alkoholem, tak. Polacy mówią, że to są pijacy. Ludziom na zewnątrz naszego narodu, ale żeby się zawsze kojarzyła z trzeźwością. Po 18:30 i to jeszcze naród katolicki jest na dodatek, także więc. Kulturalny, który przedstawi Krzysztof Masłoń. Za chwilę wydarzenia dnia skomentują goście Adriana Klarowana w Polityce, a po 17:00 zrobią to goście debaty Jakub Jałowiczor, publicysta gościa niedzielnego Jarosław Kuparczyk, prezes Press Club Polska. Zapraszamy. Kupa wariatów. Poproszę bardzo, chcemy dialogu. Chcemy dialogu. Ze stroną izraelską chcemy rozmawiać. Szefem Światowego Kongresu Żydów w jednej z angielskojęzycznych stacji. I on też po 10 minutach debaty musiał przyznać. Powiedział tak, Polska nie brała udziału w Holokauście. Systemowo, państwowo. Nie brała. To jest właśnie bardzo ważne. Polska nic nie brała. Nawet najbardziej zaszczytni ci, którzy biorą udział w dialogu, którzy słuchają argumentów, no niestety nie mogą, niestety nie mogą zaszczytnić prawdy historycznej. Dlatego cieszę się, to jest bardzo ważne i ta wizyta będzie wizytą przełomową. Ja to mówię od dawna, dlatego że jest wizytą, która pokaże, jakie mamy cele Unii Europejskiej, ale też w relacjach dwóch stron. A na tej płaszczyźnie polityki historycznej, panie pośle, ze strony Polski ogromne lata bardzo konkretnych zaniedbań. Niestety tak, to jest problem, który był problemem, o którym ja niedawno mówiłem w telewizji publicznej, ja to nazwałem rządami tchórzostwa. Przepraszam za takie słowo, ale to były rządy tchórzostwa, które były rządami niedotykania tematów trudnych, ale dla nas fundamentalnych, ze względu na historię, godność, prawdę, ale też wszystko zaniedbania, zaniedbania. Które bały się naruszania pewnego rodzaju interesu. Jeżeli bały się naruszania tego, abyśmy pokazali swoją siłę, ale pokażą, po pierwsze prawdę, no to niestety były tego skutki. I skutki tej reakcji, którą mamy teraz, właśnie ta reakcja jest skutkami tego, to straszne zaniedbanie. Nic nie chciałby stosować poprawki historycznej. Dlatego rząd Prawa i Sprawiedliwości ma odwagę, ma. Bez trendu na to, jakie po ataki nie będzie ani jednego kroku wstecz. Oczywiście. Możemy dyskutować o tym, ma. Jak ma wyglądać to prawo. Dyskutować, chociaż ja nie znam żadnego przypadku, aby aby Izrael konsultował swoje prawo z jakimkolwiek innym państwem, czy z Polską, czy z innym. No ja takiego przykładu nie znam, a więc z naszej strony te negocjacje ze względu na szacunek, ze względu na ofiary jest i powinien być. Ale nie może być tak, że jakakolwiek wola państwa wewnętrznego, jakiegokolwiek polityka będzie nam narzucana. Nie będzie. Chociaż jak mówię, my szanujemy wszystkie ofiary, bo przecież 6 milionów ludzi, którzy zginęli, to byli Polacy. 3 miliony ludzi, to byli Żydzi, polscy obywatele. A więc my dbamy o szacunek ani Żydów i Polaków, bo taka jest prawda historyczna. Byli obywatelami Polski. Więc to jest bardzo ważne, aby używać argumentów historycznych, dyskutować i prowadzić dialog. My na ten dialog jesteśmy otwarci. Panie pośle, jeszcze jeden temat w tym obszarze, w którym poruszamy się dotyczącym historii, temat odszkodowań za II wojnę światową i zniszczeń, jakie poniosła Polska w czasach II wojny światowej. Pan premier niejednokrotnie w udzielanych wywiadach radiowo-telewizyjnych mówił, że dla niego jest to bardzo ważna i istotna sprawa, że to jest ważna sprawa dla Polski. Tak, to jest bardzo ważna sprawa dla Polski, po pierwsze dlatego, że jeszcze wiele osób, które ucierpiały ze względu na II wojnę światową, które cierpiały przez całe życie, nadal żyje. Wielokrotnie ludzie żyją i są świadkami, no to przecież o czym my tu mówimy, proszę Państwa. Przypadkowo poznanymi ludźmi, którzy okazali się być potomkami Żydów, którzy także ucierpieli, jak powiedzieli, to zarówno walczcie o swoje, to działa. Przecież wiesz o tym, że moja babcia otrzymuje nie tylko tą miesięczną rentę od niej, ale też ma opłacaną opiekę, ma opiekunkę oraz tą rentę, która jest dodawana na lek. No to są elementy godności, które w Polsce także powinny być. Proszę zauważyć, że te zadośćuczynienia były wypłacane jeszcze w 2005 roku dla wielu państw, ale oprócz tego, że Polsce należą się reparacje ze względu na infrastrukturę i inne zniszczenia, to ja bym chciał i będę wspomagał tego, aby taka forma opieki nad tymi, którzy żyją nad ich rodzinami była. Opiekunka, leki, wszystko to, co dostają inne rody. Nie chcemy nic więcej, nie chcemy nic mniej. Chcemy być traktowani tak jak inne narody poszkodowane, a przypomnę, to Polska jest największą ofiarą Niemiec. To Polska jest największą ofiarą II wojny
niestety chyba jestem z województwa świętokrzyskiego. Ja widzę, ile swoich starszych osób wspomina te czasy, brygady świętokrzyskiej, nękania przez Niemców i ich rodziny, które to bardzo podbają. Naprawdę potrzeba realnego wsparcia, a nie tylko policji. Bardzo dziękuję, panie pośle. Na pewno będzie nam jeszcze dane powrócić do tej, jak pan to nazwał, przełomowej wizyty premiera Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie. Będziemy oczekiwali także na oficjalne wystąpienia i komunikaty. Bardzo dziękuję i pozdrawiam. Panie Boże, Bóg zapłać, z panem Bogiem rozmawialiśmy w aktualnościach dnia z panem posłem Dominikiem Tartyńskim, posłem Prawa i Sprawiedliwości, między innymi członkiem Sejmowej Komisji do Spraw Zagranicznych. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 13.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaz inny. Radio Conchita. Tak, FM Euro Conchita. Barbie Baby Lounge Connection. Proszę bardzo być z nami. ...jakkolwiek poszerzeniem funkcji państwa, rozrostu administracji i tego typu rzeczy, więc ja mam czyste sumienie, jeśli chodzi o, że tak powiem, blokowanie... Radio Conchita, tak, FM. ...robię to konsekwentnie od początku i nikt nie robi z tego tytułu zarzutów. A jak za adwokat, jak pan patrzył... Sensawica. No to jest przede wszystkim... Znaczy inaczej, brakuje tutaj wizji długofalowej tego wszystkiego. Wymiaru sprawiedliwości nie da się zreformować szybko, bo jeżeli chcielibyśmy na przykład chociażby, żeby sędziowie byli tą koroną zawodów, czyli osobami, które po 10 latach w adwokaturze... Obrotowe radio ruchome. ...do zawodu sędziowskiego, no to już widzimy, że przynajmniej to 10 lat jest potrzebne. Więc robienie każdej reformy takiej ad hoc i szybko w wymiarze sprawiedliwości tak naprawdę z góry już oznacza, że tu nie chodzi o gruntowną reformę. Radio Watykańskie jest tu potrzebne, nie wiadomo co. Radio Conchita, taka pewna Radio Conchita, Barbie Baby, Radio Conchita. Już oglądamy, w internecie mamy programy, proszę państwa. Były różne projekty, były również poprawki i tak dalej, pan prezydent się wypowiadał, więc to nie jest szybka reforma, to jest reforma... Czyli koń trojański w Polsce, w postaci tych banków, które do ciebie wydzwaniają, jest dużo zapytań i potem ty masz problemy, jest jako... Poszkodowany. Przychodzi pokusa, by żyć według wartości światowych, na tacie swój wzrok na Jezusa, powiedział papież alumną kolegi Marańskiego. Tam się ono tym na rzeczu wyzwano. Strasznie pragnęło, szukają pomocy w obiectwie polskiej i jałmużny, powiedział Franciszek na audiencji dla cyfrów z Belgii i Holandii. W Watykanie zaprezentowano przynodalne spotkanie młodych. Witamy 16 lutego i zapraszamy na serwis informacyjny. Jako synowi waszej winy w sposób szczególny jesteście zmieniani, aby służyć pracy, którą się nawet wszystko braci nie wszyscy. Więc coraz to nowe ustawy wchodzą i procedury również będą zmienione, więc spokojnie, naprawdę na efekty trzeba jeszcze poczekać. To się tutaj z panem absolutnie zgadza. I do bycia znakiem pochwały, który pochodzi od Boga, powiedział papież do członków wspólnoty papieskiego kolegium świętego Marona w Rzymie. Podkreślił, iż ich obecność... I święty Maron w Rzymie... Oho, mamy informacji duchowej, sumane, mogli zaspokoić pragnienia i święty Maron w Rzymie. Oho, sumane, zapytał, w jakim konkretnie dziedzinie Niemcy mogą pogłębić współpracę z Polską. I święty Maron w Rzymie. Oho, humane. Intelektualno. Omano. I humane. Jest ono skarbem, o humane. Także widzicie państwo, nie ma ludzi uczciwych, nie ma ludzi sprawiedliwych,
i są tak opętani diabłem, że oni nic nie są w stanie zrobić. Absolutnie się zgadzam. Jeśli chodzi o kontakty polsko-niemieckie, to oczywiście ja uważam, że to jest nowe otwarcie. Zmiana rządu. Google usunęło z wyszukiwarki pokaż obraz. Jak teraz szukać zdjęć i grafik? Właśnie, oni nie chcą tych zdjęć, żeby zdjęcia były, żeby były slajdy, pokazy. Google zepsuło swoją wyszukiwarkę obrazków, czyniąc ją daleko mniej użyteczną dla użytkowników. Nagle usunięto z interfejsu wynik wyszukiwania przycisk. 160 miliardów euro, więc tak naprawdę to jesteśmy znacznie mniej szukają od Stanów Zjednoczonych. Jakie działania Państwo zobaczą? O, Google usunęło z wyszukiwarki obraz. Jak teraz szukać? Wydaje mi się, że wiedzą, że lepiej dla nich mieć na swoich wschodnich granicach mocny kraj. Polska jest bardzo mocno zaangażowana w NATO. Także proszę Państwa, szatan, diabeł, on nie śpi. Szatan, diabeł wciąż działa. Niemcy pewnie sobie z tego zdają sprawę. I usunięto, proszę Państwa. Co usunięto, to usunięto. Radio Koncito. Uważam, że dążyć do tego, żeby jakieś komisje powstały, polsko-niemieckie, żeby rozwiązywały jakieś nadarzające się na nadchodzące różnego rodzaju problemy. Oczywiście różne. Pan mówi o bezpieczeństwie, być może też dotyczące cyfryzacji. No właśnie. No i znowu jakieś kredyty tutaj dają, zobacz, kredyty dają. Ja muszę powiedzieć, jak patrzyłam na pana premiera Morawieckiego podczas dzisiejszej wizyty, to ja jestem dumna z tego, że premier bardzo ładnie zaprezentował Polskę i walczy o nasze prawa i jest wszystko na dobrej drodze, tak uważam. Słowa. Dlaczego słowa? No to zobaczymy, jak to będzie, bo na razie jest pani w stanie pokazać chociaż jeden obszar, w którym jest chociaż światełka jakichś zmian przyjął w stosunku polskiego. No jeszcze poczekajmy, dzisiaj jest dopiero, co się dzieje. I to bardzo ważne, bardzo ważne. No tutaj Niemcy akurat to perfekcyjnie rozgrzewają, kiedy zorientowali się, że Polska, że tak powiem, wdała się w konflikt jednocześnie ze Stanami Zjednoczonymi i Izraelem. No przez tą nieszczęsną ustawę, no to od razu puścili sygnał, że tak powiem, że patrzcie, no z nami wam będzie lepiej, więc że tak powiem, wykorzystali to perfekcyjnie. No tylko tak dyplomatycznie to jest problem, polega na tym, czy rzeczywiście pójdą za tym jakieś inne dalsze działania. Co to znaczy z nami będzie lepiej? Co to znaczy z nami? Oni po prostu powiedzieli tak, jak jest. Ale to nie o to chodzi. O to chodzi. Znaczy nie to ma pan rację, że się tak powiedzieć. To się zgadza, to wszystko racja. Problem polega na tym, że polska polityka, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, współpracę z nimi zbankrutowała zupełnie. I teraz my musimy sobie szukać. Ale zbankrutowała. No i teraz my tak naprawdę jesteśmy na takim rozdrożu. Mamy zepsute stosunki, zdążyliśmy sobie już w międzyczasie zepsuć po drodze stosunki ze wszystkimi sąsiadami, może z wyjątkiem Węgier. Chociaż to i tak to lepiej poszli skromnie, ale nie wylewnie, bo to jest oszustwo, bo to jest wszędzie oszustwo. Oszustwo, bo to jest wszędzie oszustwo, bo to jest oszustwo, oszustwo. W związku z tym bardzo dobrze, że pani Merkel powiedziała to, co powiedziała. To nie tylko do naszego społeczeństwa było to powiedziane, również do Niemców. Mówi się rozmawianie o historii w perspektywie przyszłej relacji, no nie jest aż takie istotne. Jest istotne. Oczywiście musimy te sprawy delikatnie, spokojnie, że tak powiem, przekazać do, nie wiem, komisji historycznych i tak dalej. Bo tak mówią, jest to jeszcze, jak ma z długi spierdło. Wtedy jest kwestia Pawła Tojuchu, tak?
Była ta słowetna ustawa IPN i ze sprawą Kukiz 15 PSL został dopisany wątek ukraiński. Tak, to pewnie twierdzi pan, że historia nie jest ważna, tak? Nie no, była to rzeczywiście projekt klubu. Nie wybieram się tego jak najbardziej. Ja, że tak powiem, nie byłem zachwycony tym projektem absolutnie. Ale zagłosował pan też przeciw? Zagłosowałem za, bo nie brzmi to projekt klubowy, no i że tak powiem, tutaj lojalność klubowa tego wymagała. No ale wiesz, jak wrzeszczą ci katolicy. Zresztą całą sprawę bardzo dokładnie uważam. Pokazałem, jak ta ustawa powinna wyglądać, nawet swoją wersję przedstawiłem. Więc tutaj moje stanowisko w tym jest, w odniesieniu tego jest z początku znane. To był błąd oczywiście. I trzeba się do tego będą mieć przyznać. Nie będziemy się odzywały dwa tygodnie, więc na te głupie banki, bo one są po prostu faryzeusze, są żydowskie. No i te banki, one biorą na lichwę dwa razy więcej, abyście płaciła na przykład Assa. Główne akcenty tej wizyty, jeden to był Nord Stream, okej. A drugi był właśnie stan, że tak powiem, praworządności w Polsce, tak? Że cały czas Niemcy grają na tej niczy naszej, nie wiem, przewodzący się w naszym wewnętrznym rządzie, czy wymiaru sprawiedliwości, dla mnie ważny był ten, który był poruszany podczas wspólnej konferencji prasowej. Kanclerz i pana premiera, były słowa o Trójkącie Weimarskim. Będzie stanowiło przygotowanie do jesiennego synodu biskupów. No dobrze, ale co z tego wynika? Bo ja się, że mogę... Trzeba sobie było wrócić do tego no w porządku, no to zobaczymy, czy będą mogli jakiekolwiek dalsze kroki. No ale to dopiero się zaczyna. Wszystko na warstwie dyplomatycznej bardzo ładnie wyglądało, no żadnego absolutnie tutaj, przełomu i za bardzo go nie widać. Niemcy ewidentnie, że tak powiem, poczuli moment, w którym mogli grać wobec Polski twardy i nie mam żadnych wątpliwości do tego, żeby cały czas właśnie to wykorzystywać. Taką będą prowadzić politykę względem nas, ponieważ no tak powiedziałem, odłożyliśmy się i teraz musimy ponosić taką konsekwencję. Polska, ja widzę tutaj naprawdę duże nowe otwarcie i dobrze jest, że zaczynamy rozmawiać z Niemcami, że nie mówimy ani kroku wstecz, tylko chcemy porozumienia w tej sprawie, w różnych sprawach. I ja jestem przekonana, że dzisiejsza wizyta premiera Morawieckiego będzie miała dalsze konsekwencje i to bardzo pozytywne dla Polski, bo premier naprawdę bardzo dobrze Polskę zaprezentował. I nasze pomysły, nasze różne problemy, które mamy w tych wzajemnych. Życzę tego oczywiście panu premierowi, tylko mieliśmy już wizytę pana prezydenta Dudy, miało być nowe otwarcie, mieliśmy wizytę pani Beaty Szydło, miało być nowe otwarcie, na nim jakoś nie było. Może być wizyta pana premiera Morawieckiego, co już była. Nie ma potrzeby robienia jakiegokolwiek sztucznego nowego otwarcia. No tak, tylko panie redaktorze, cały czas będę wracał z uporem Maniaka. Ja się pytam, jaka jest sytuacja Polski w tej chwili za granicą? Nasza dotychczasowa wizja zbankrutowała. Oparcie się na Stanach Zjednoczonych, widać, że jest absolutnie niepewne i przyszłościowe. W międzyczasie pokłóciliśmy się ze wszystkimi dookoła, więc ja się pytam, jakie są teraz nasze fundamentalne wektory polityki zagranicznej? Być może pan by się chciał chronić, że to powiedział na łapę Putina. O, tak właśnie, a, właśnie. Jasne. Nasze fundamentalne, nie chcemy być w Unii Europejskiej, to są kraje, które chce być w Unii Europejskiej, jesteśmy bardzo prounijni. Oczywiście, że tak, no to są wszystkie badania na to wskazują. To jest to wojny. Także my po prostu... Ja nie jestem zwolennikiem Unii Europejskiej, przecież Reklama. Ależ ty nasze wnosie mają dużo energii. A tak, pani Grażynko, to szyby zrobiłam.
Cyberka, ale na wczorajszym spacerze z Stasią przemarzłam na gość i coś mnie dzisiaj bierze. Ja pani Irenko, jak przemarznę, to po powrocie do domu wypijam kubek gorącej grypowity. Grypowita to suplement diety zawierający naturalne źródła witaminy C, takie jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Grypowita rozgrzewa, jak smakuje zdrowit. Konferencję choroby cywilizacyjne zdominował temat nadwagi. Jest z nami lekarz medycyny estetycznej Tomasz Wacławczyk. Jakie błędy popełniamy podczas odchudzania? Myślimy głównie o spalaniu tłuszczu, ale to za mało. Co z tego, że tłuszcz się spali, skoro na jego miejsce zjedzony dostaje się nowy? Więc co robić? Polecam wyrób medyczny kalomina. Kalominan ogranicza wchłanianie tłuszczu z pożywienia, a tym samym zmniejsza ilość dostarczanych kalorii. Dzięki temu kalomina sprawia, że w organizmie jest mniej tłuszczu. I to przekłada się na spadek wagi. Kalominal wspomaga leczenie nadwagi. Szanowni Państwo, co zrobić, aby pieniądze zarabiały na siebie? Wystarczy otworzyć konto lokacyjne w Alfa-Banku, oprocentowane aż 2,5% w skali roku przez 4 miesiące. Nie trzeba posiadać rachunku osobistego. Oferta obejmuje nowe środki, nawet do 100 tysięcy złotych. Po 2,5% na koncie lokacyjnym zapraszamy do placówek i na www.alior.pl. Alfa-Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Szczegóły w regulaminie promocji i tabeli oprocentowania. Wszystko było dokładnie zaplanowane. Ktoś to wziął ze mną. Zapamiętałem się bez wagi. Ja nigdy nie poddaję się chybie, bo zawsze mam Vocaler. Dla mnie Vocaler jest niezawodny. Dlatego polecam go każdemu na chybę i suche garbu. Osobom, nie odpowiadać na banki. Na głupie banki wam wyrób medyczny nie Vocaler. Niezawodny na chybę. Polecam go filmowy Janusz Kozioł. Wypróbuj nowy Vocaler. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 12 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 12 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Czy wiesz, że przyczyny cery trądzikowej u dorosłych mogą być zupełnie inne niż u młodzieży? Jeżeli cera trądzikowa u osób dorosłych to twój kłopot, musisz działać inaczej. Specjalistyczny suplement diety Visaxinum D zawiera wyciąg z ziela fiołka trójbarwnego, który dba od wewnątrz o prawidłowy wygląd skóry. Witamina B6 przyczynia się do regulacji aktywności hormonalnej, a dodatkowo zawarte w Visaxinum D cynk i niacyna pomagają zachować zdrową skórę. Visaxinum D dla osób dorosłych. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Którym gościć będziemy reklamie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży z Krakowa i Krajowego Biura Organizacyjnego ICL. Polskie Radio 24, zbliża się 16:30, czas na informacje 15. Maja Borkowska, zapraszam. Polska chce dbać o prawdę historyczną, mówił po spotkaniu z kanclerz Angelą Merkel w Berlinie premier Mateusz Morawiecki. Niemiecka kanclerz podkreślała odpowiedzialność jej kraju za Holokaust. Szef polskiego rządu mówił, że wrażliwy na prawdę historyczną jest każdy kraj. Przyjemnością Polska, która przeżyła dramat II wojny światowej, później właściwie w dużym stopniu przegraliśmy naszą historię, bo 45 lat komunizmu spowodowało, że mogliśmy się dużo wolniej rozwijać, że jesteśmy wrażliwi na punkcie prawdy historycznej. Odpowiadając na pytanie niemieckiego dziennikarza o list marszałka Senatu Stanisława Karczewskiego do Polonii, Mateusz Morawiecki mówił, że Polsce zależy, by nie mówiono o niej nieprawdy. Co do samego tego pisma, o którym pan mówi, to nie posuwałbym się za daleko z wnioskami. Po polsku to się chyba robi z jego widły, a po niemiecku chyba aus einer Mücke einen Elefanten machen. Więc nie ma co tutaj robić, prawda, takiej sprawy z tego. A rzeczywiście chcemy dbać na całym świecie o to, żeby nie było jakichś kłamliwych stwierdzeń na tematy polskie. Marszałek Senatu poprosił w liście, by Polacy mieszkający za granicą dokumentowali i reagowali na antypolskie wypowiedzi i krzywdzące nas sformułowania i opinie. Wskazał, że wszyscy Polacy powinni być ambasadorami polskości. Pismo przez ambasady i konsulaty ma być rozpowszechniane w środowiskach polonijnych na całym świecie. Angela Merkel mówiła, że Niemcy jednoznacznie przyznają, że są odpowiedzialni za Holokaust. To nasza odpowiedzialność historyczna, podkreślała niemiecka kanclerz. Starosta Wodzisławski wysłał do sądu wniosek o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność. Członkowie tej grupy kilka miesięcy temu zorganizowali w wodzisławskim lesie obchody urodzin Adolfa Hitlera. Śledztwo w sprawie propagowania nazizmu prowadzi Gliwicka Prokuratura Okręgowa. Do tej pory 6 członków Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność usłyszało zarzuty. Starostwo Wodzisławskie postanowiło wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie stowarzyszenia, bo wyjaśnienia organizacji co do działań propagujących nazizm nie były przekonujące. Wniosek o rozwiązanie stowarzyszenia trafił do Gliwickiej
Europejskiego Sądu za propagowanie faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Polacy nie wiedzą, jakie objawy świadczą o schorzeniach tarczycy i nieumiejętnie je odczytują, alarmują organizatorzy kampanii społecznej Tarczyca otocz ją opieką. Dziś ją zainaugurowano. W Polsce około 22% osób cierpi lub cierpiało na schorzenia tarczycy. Organizatorzy podkreślają, że organ ten odpowiada za metabolizm całego organizmu, a niezdiagnozowana choroba wyniszcza człowieka. Na choroby tarczycy 9-krotnie częściej zapadają kobiety niż mężczyźni. U mnie to była powiększona szyja, nie miałam problemów z hormonami. Ta szyja się powiększała, były tam guzki. Mówi 25-letnia Katarzyna Wojtaś, której usunie to część tarczycy. Organizatorzy kampanii chcą zachęcić Polaków do badań. Najprostsze do sprawdzenia poziomu hormonów TSH i FT4 oraz badanie USG. Prezes Polskiego Klubu Chirurgii Endokrynologicznej profesor Marcin Barczyński przekonuje, że operacja nie musi nieść za sobą utraty głosu, a tego często... Daj spokój, dziadu, nie wyj tam. Spokojnie, z Panem Bogiem, jak to... Nie trzeba tak rzeczy. Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia Polskie Amazonki Ruch Społeczny, liczy, że kampania wpłynie także na wrażliwość lekarzy. Przecież lekarz pierwszego kontaktu daje na przykład zlecenie na zbadanie hormonów. Lekarze szacują, że problemy z tarczycą ma 1/4 Polaków. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Brytyjska organizacja charytatywna Oxfam stworzy komisję w sprawie tuszowania seks-skandalu, do jakiego według mediów miało dojść 7 lat temu podczas akcji pomocy poszkodowanym przez trzęsienie ziemi na Haiti. Ogłosiła to dyrektor wykonawcza Oxfam. Jak dotąd to najwyżej postawiona osoba w organizacji, która zabrała w tej sprawie głos. I want to say sorry. Winnie Byanyima mówi przepraszam i zapowiada konkretne kroki. Tworzę niezależną komisję wysokiego szczebla, która przeanalizuje kulturę i praktyki naszej organizacji, by zarekomendować potem zmiany, które uczynią nas silniejszymi i ochronią naszych ludzi. W zeszły piątek brytyjskie media oskarżyły organizację, że tuszowała fakt, iż podczas akcji pomocy niesionej Haiti część pracowników Oxfam korzystało z usług prostytutek. Niewykluczone, że również nieletnich. Efekt? Szereg sponsorów i ambasadorów organizacji wycofało się z jej wspierania. To m.in. aktorka Minnie Driver czy zdobywca pokojowej Nagrody Nobla, południowoafrykański arcybiskup Desmond Tutu. Dziś dyrektor wykonawcza zapowiada oczyszczenie organizacji oraz stworzenie bezpiecznego mechanizmu, dzięki któremu pracownicy będą mogli zgłaszać nadużycia. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Andrzej Janisz, zapraszam na informacje ze sportu. W 8 dniu zimowych igrzysk olimpijskich w Pjongczangu dla polskich kibiców najważniejsze były kwalifikacje do jutrzejszego konkursu skoków. Wszyscy Polacy oczywiście wystąpią. Najlepsze, 7 miejsce zajął Kamil Stoch, a rozmawiał z nim Marek Solecki. Najwyżej z Polaków w kwalifikacjach Kamil Stoch na miejscu 7. Miałem wrażenie, że chciałeś zadbać w tym skoku o wszystkie szczegóły. No może nie o wszystkie szczegóły, bo wszystkiego nie da się upilnować w jednym skoku, ale te skoki dzisiaj były na dobrym poziomie i takie solidne. Lepiej się czujesz na tej skoczni niż na tej drugiej, czy na obydwu skoczyć się bardzo dobrze? Ja generalnie lubię skakać, słyszę. Kiedy tylko mam okazję i gdzie, to bardzo chętnie, z przyjemnością, z uśmiechem. Dzisiaj te loty na skoczni tutaj w Pjongczangu były bardzo dalekie w wykonaniu bardzo wielu zawodników. Zawsze jest na pewno dla kibiców bardzo takie pozytywne, kiedy sędziowie pozwalają na dalekie skoki. Ale dzisiaj było trochę loteli, także kto trafił, to mógł rzeczywiście odlecieć. A zastanawiałeś się w pewnym momencie, czy jury nie pozwala na zbyt wiele? Nie, myślę, że mają to. Może nie całkowicie pod kontrolą, ale gdzieś w świadomości, kto na jakim jest poziomie i na ile mogą pozwolić. Maciej Kot był 8, skoczył 138 metrów, Dawid Kubacki 14, 127 metrów, a Stefan Hula 18, także 127 metrów. Kwalifikacje wygrał Norwek Robert Johansson, 135 metrów. Drugi był jego rodak Johan André Forfang, 137 metrów, a trzeci Japończyk Ryoyu Kobayashi, który uzyskał 143,5 metra i ustanowił rekord obiektu. Dzisiaj początek 23. kolejki piłkarskiej ekstraklasy. W Niecieczy Sandecja Nowy Sącz zagra z Koroną Kielce, która przed tygodniem na tym samym stadionie ograła Termalikę 3-0, a w Warszawie Legia zmierzy się z wrocławskim Śląskiem. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Na zegarach 16:36. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Dobiega
końca wizyta Mateusza Morawieckiego w Berlinie. Premier spotkał się z kanclerz Angelą Merkel. Przemawiał też w siedzibie Fundacji Kerbera. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Berlinie. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Tak jak słyszysz w tle, właśnie Fundacja Kerbera sprząta. Po tym spotkaniu zsuwane są krzesła, zwijane kable, także będzie głośno w tle. No to może nie będę pytał o to, co robią sprzątaczki, co się dzieje w Fundacji Kerbera, ale o czym były rozmowy Mateusza Morawieckiego z Angelą Merkel? Spotkanie to było zamknięte dla mediów, więc trzeba wierzyć informacjom, które politycy przekazali na konferencji prasowej. Z nich wynika, że kanclerz i premier rozmawiali o gospodarce, przyszłym budżecie Unii Europejskiej, rozwoju współpracy w ramach dokumenta weimarskiego i o pomocy uchodźcom. Mateusz Morawiecki szczególnie jednak zwrócił uwagę na współpracę obronną. Ja sądzę, że bardzo dobre ostatnie rozmowy na szczeblu ministerialnym i na szczeblu roboczym mogą przełożyć się na pewne konkretne wspólne projekty w zakresie przemysłu obronnego w różnych obszarach. Jeszcze pewnie kilka tygodni czy parę miesięcy musi upłynąć, ale jestem bardzo pozytywnie nastawiony do tej współpracy. Kanclerz Angela Merkel dodatkowo mówiła m.in. o mniejszości polskiej w Niemczech. Zapewniała, że będzie współpracowała z władzami poszczególnych landów, by Polacy mieli możliwość uczenia się rodzimego języka w Niemczech. Poruszyła też temat wspólnej historii polsko-niemieckiej. Ponownie mówiła o odpowiedzialności Niemiec za Holokaust. Jest szczególnie ważne, by miejsce Polski w Kreisau i Auschwitz były odwiedzane przez młode osoby z Niemczech. Poznali tam historię oraz zobaczyli i usłyszeli prawdziwe odpowiedzi. Niemcy bezsprzecznie przyznają się do winy za Holokaust. Obrotowe radio. Odpowiedzialność historyczną. Zarówno Angela Merkel, jak i Mateusz Morawiecki mówili, że w rozmowach był jeden punkt sporny. Chodzi o budowę gazociągu Nord Stream 2. Według Angeli Merkel to projekt wyłącznie gospodarczy. Mateusz Morawiecki uważa tymczasem, że może zagrażać bezpieczeństwu energetycznemu Polski i Europy. Po spotkaniu Mateusz Morawiecki udał się do Fundacji Kerbera, czyli właśnie do miejsca, w którym teraz jestem. To instytucja, która od ponad pół wieku zajmuje się badaniami i analizami, m.in. w dziedzinie stosunków międzynarodowych. Premier Mateusz Morawiecki w wystąpieniu zarzucił Rosji prowadzenie hybrydowej agresji przeciwko krajom Unii Europejskiej i Stanom Zjednoczonym. Dodał, że Rosja jest źródłem hybrydowej agresji, której ofiarą mogą paść Stany Zjednoczone, a także Polska i inne kraje europejskie. Według Mateusza Morawieckiego problem Rosji nie jest sprawą poszczególnych krajów. To jest problem Unii Europejskiej, z którym musi się zmierzyć. Jestem wdzięczny kanclerz Angeli Merkel za jej dobre zrozumienie tego problemu w kontekście sankcji. Premier Mateusz Morawiecki pytany był też o artykuł 7 i relacje z Komisją Europejską. Mówił, że misja Polski nie została jeszcze zakończona sukcesem. Zapowiedział, że niebawem rząd przedstawi komisji wyjaśnienia i swoje propozycje. Mateusz Morawiecki nie chciał jednak mówić, czy rząd jest gotowy na ustępstwa i jakieś rozwiązania kompromisowe. Tymczasem, tak jak mówiłeś, ta wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Berlinie dobiega końca około godziny 17 i wyleci w kierunku Warszawy, ale do Niemiec wróci jutro, ponieważ jutro Mateusz Morawiecki weźmie udział w konferencji bezpieczeństwa w Polsce. Aspektyna relacjonował Karol Surówka. Bardzo dziękujemy. Tak pojęta wolność buduje prawdziwą Radio 24. Znamy już 16 sędziów kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa. Trwa proces sprawdzania pozostałych. Łączymy się z naszym reporterem Michałem Fabisiakiem, który śledzi tę sprawę. Dzień dobry. Dzień dobry. Kim są osoby, których nazwiska do tej pory upublicznił Sejm? Wśród już zweryfikowanych kandydatów znajdują się reprezentanci sądów wszystkich szczebli. Zdecydowanie najwięcej, bo aż 11, jest przedstawicieli sądów rejonowych. Zarówno z dużych miast, takich jak Warszawa, Poznań czy Kraków, jak i tych nieco mniejszych, jak Biłgoraj, Jasło, Siemianowice Śląskie, Słupsk, Wieliczka czy Jaworzno. Wśród kandydatów znajduje się czterech przedstawicieli sądów okręgowych. To Leszek Mazur z Sądu Okręgowego w Częstochowie, Robert Pelewicz z Sądu Okręgowego w Tarnobrzegu, Jarosław Tudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie Wielkopolskim i Rafał Puchalski z Sądu Okręgowego w Rzeszowie. Jedynym reprezentantem sądów wojewódzkich jest Teresa Kurcjusz-Furmanik z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach.
Dano listę nazwisk i biografii kandydatów można znaleźć na stronie Kancelarii Sejmu. Łącznie do marszałka Izby Niższej Parlamentu Marka Kuchcińskiego zgłoszonych zostało 18 kandydatów. Przypomnę, że zgodnie z nowymi przepisami prawo to przysługuje 25 sędziom lub 2000 obywateli. No i spośród tych 18 kandydatów co do dwóch są pewne wątpliwości, dlatego że jeden z nich jest sędzią w stanie spoczynku, natomiast w przypadku drugiej kandydatury wycofano podpisy poparcia. Członków do KRS wybierze teraz Sejm. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą powinno nastąpić to większością 3/5 głosów, głosując na ustaloną przez Sejmową Komisję listę 15 kandydatów. W przypadku niemożności wyboru większością 3/5 głosowano by na tę samą listę, ale o wyborze decydowałaby bezwzględna większość głosów. A relacjonował Michał Fabisiak. Bardzo dziękujemy. Popołudnie w Polskim Radiu 24. Co zrobić, aby skutecznie zreformować szkolnictwo zawodowe? O tym dyskutowano podczas dzisiejszego posiedzenia Rady Dialogu Społecznego. Informacja na temat kampanii Biznes dla Szkół, Szkoły dla Biznesu przedstawiła wiceminister edukacji narodowej Marzena Machałek. Więcej na ten temat Małgorzata Głogowska. Szkolnictwo zawodowe wciąż boryka się z wieloma problemami, mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej oraz przewodnicząca Rady Dialogu Społecznego Elżbieta Rafalska. Ja jako minister, który też odpowiada za rynek pracy, powiem, że dla nas kształcenie zawodowe, które odpowiadałoby na potrzeby dzisiejszego rynku pracy, na którym jest bardzo dobra sytuacja, ma kluczowe znaczenie. Ciągle zauważamy, że wśród osób z wykształceniem zawodowym to bezrobocie jest wyższe. Też dostrzegamy ten problem. Przez wiele lat dotyczył osób, które kończyły szkoły zawodowe, a więc brak takiego pełnego szacunku w stosunku do tego rodzaju wykształcenia. Bezrobocie absolwentów po szkołach zawodowych wynosi obecnie blisko 40%. Wiceminister Edukacji Narodowej Marzena Machałek podkreśla, że skuteczna reforma szkolnictwa zawodowego jest niemożliwa bez udziału pracodawców. Ministerstwo stwarza ramy, natomiast samorządy, szkoły, a przede wszystkim pracodawcy muszą w tym kształceniu zawodowym... No to przecież może pójść robić hamburgery. Przecież to teraz ten zawód, to nie ma znaczenia. Wszystko się tak pokrzaniło, wszystko się tak popieprzyło, że można robić cokolwiek. To jesteśmy w stanie stworzyć wtedy dobrą, skuteczną szkołę. Aby skutecznie reformować szkolnictwo zawodowe, została między innymi powołana Rada Dyrektorów Szkół Zawodowych. Cokolwiek, Boże mój. Pracodawcą będą uczyć innych dyrektorów, jak można to robić, żeby to się powiodło. Różne rzeczy, Boże mój. W szkolnictwa zawodowego. Małgorzata Głogowska, Polskie Radio 24. Ponad 1/3 obietnic zawartych w programie wyborczym Prawa i Sprawiedliwości z 2014 roku została zrealizowana, ocenia Fundacja Warsaw Enterprise Institute, zajmująca można się robić gospodarczym, sprawami bezpieczeństwa czy kwestiami stanowienia prawa. Boże mój. Specjalny serwis monitorujący to, co politycy zapowiadali i zrealizowali po wyborach. Można robić w internecie pod adresem różne rzeczy. Obiecanki, zasanki. Tak, jak chcę. Myślę, moja jest przy tobie. Poprawę jakości w podejściu do składanych obietnic. Ten pokazuje, że można i należy uważnie patrzeć na ręce polityków. Mówi szef Warsaw. I na ręce polityków trzeba dobrze patrzeć się, bo kradną wzorce nam. I myślę, że to także zmienia pewną jakość polskiej polityki. W przyszłości nikt i już to nie będzie jest składał obietnic, kompletnie o nich zapomni. Przykładem w pełni zrealizowanej obietnicy jakoś, PiS jest reforma sądownictwa, mówi Kamil Rybikowski z fundacji. Czytając program Prawa i Sprawiedliwości dotyczący sądownictwa, tak naprawdę widzi się lustrzane odbicie tego, co zostało zrealizowane. Prawo i Sprawiedliwość już wtedy podnosiło problem. Fundacja wymienia także program 500+, zmiany w szkolnictwie, czy mającą zacząć obowiązywać od marca konstytucję dla biznesu. Warsaw Price Institute. Raport, choć wygląda wiarygodnie, to nie odzwierciedla rzeczywistych odczuć obywateli. Ocenił poseł ruchu Kukiz 15 Paweł Grabowski.
Może ilościowo 1/3 została faktycznie zrealizowana tylko, natomiast myślę, że jakościowo przede wszystkim program 500+, ja bym go szacował nawet na ponad połowę tego w takim normalnym odczuciu. Pewnych faktów się nie da zaprzeczyć, natomiast cały czas czekamy na realizację obietnic podatkowych, obniżenia podatków. Będziemy się o to upominać jako PiS-15. Fundacja Warsaw Enterprise Institute zapowiada, że raport ze stanu realizacji obietnic wyborczych na stronie obiecankicacanki.org zaktualizuje za pół roku. Michał Walczyk, Polskie Radio 24. Michał Walczyk. Proszę Państwa, on jest Michał Walczyk. On jest Michał Walczyk. Proszę Państwa. Morawiecki na pokładzie samolotu wracającego do Polski. Premier będzie tylko na sekundę, wraca jutro już do Monachium. Dzisiaj było spotkanie z kanclerz Angelą Merkel. Moim gościem w Polskim Radiu 24 jest redaktor Piotr Semka, Tygodnik do Rzeczy. On jest Michał Walczyk. Czy to była Pana zdaniem dobra rozmowa, proszę, symboliczna? Państwa. Czy to była ofensywa dyplomatyczna? Może wręcz przeciwnie, no nic nie udało się nam załatwić. No, nie było to jakieś bardzo... Nie sprawiało to wrażenia. Tam coś się dało zrobić. Miłości od pierwszego spojrzenia. Chciała Angela Merkel. Zawsze jest dosyć szanowana. Usadzić, chociaż trochę tę Angelę Merkel. Dzisiaj, proszę Państwa, tak monotonnym planem przelatywała przez wszystkie punkty. Co to było, proszę Państwa? Nikt nie umie tego powiedzieć. Co to było? To rozumienie. Co to było, co to jest? Nie wiemy, co tam pojawiło się. Proszę Państwa, punkty styczne się tu pojawiło. To jest jakaś zapowiedź kooperacji między polskim a niemieckim przemysłem zbrojeniowym. Tego nie było. No, kulturalnie oczywiście zaproszenie Angeli Merkel na 11 listopada. Choć trzeba pamiętać, mało kto pamięta, że Niemcy były pierwszym krajem, co uznało niepodległość Polski. Choć pewnie podejrzewali, że to będzie taki kraik wielkości księcia warszawskiego. A zapewne nie spodziewali się, że od razu to nigdy proszę, nie proszę, Katowice czy Poznań. Proszę, proszę. Dalej, obie strony pozostały przy znaczącej różnicy stosunku do Nord Stream 2. Troszeczkę nastąpiło zbliżenie. No, proszę Państwa, rację, że Polska proszę, ta doktryna, że podział uchodźców proszę Państwa, trzeba uszczęść, proszę, proszę. I trzeba pomagać na miejscu, czyli w Libanie, Jordanii czy Iraku, to chyba w większym stopniu zostało przyjęte. O co chodzi? O napierdzian w tym rodzi. O napierdzian w tym rodzi. O co chodzi? Mówił o powołaniu zespołu ekspertów, tutaj nic nie usłyszeliśmy, więc tu chyba jakieś nastąpiło usztywnienie. Co to radzi? W tej konferencji jakiegoś akcentu, który pokazywał na jakieś... Proszę Państwa. O co chodzi? Angela Merkel, Angela Merkel, co ona chce? Angela Merkel, Angela Merkel, co ona chce? Angela Merkel chce, proszę Państwa, dni Zeusa, są tutaj dni Zeusa. Proszę Państwa, proszę Państwa. Chciałem jeszcze zapytać, bo Angela Merkel powiedziała, powtórzę.